oczywiście tylko szefowie klubu, oczywiście honorowy gospodarza pełni pan prezydent Janusz Murkiewicz oraz zastępca prezydenta pan Paweł Sujka. Prezydent polecił mi, żebym się nie rozgadywał na temat flotu, tylko mógłbym mówić o flocie godzinami. Jesteśmy w dniu dzisiejszym, jesteśmy na kilka dni przed startem nowego sezonu. Poprosimy pana prezesa i pana trenera o to, żeby przedstawili stan przygotowań drużyny. Jak wygląda drużyna przed nowym sezonem, czy jest mocniejsza, czy podoła atakowi na czwartą linię. Witam pana prezydenta, witam państwa, pana rzecznika wszystkich i miłych sympatyków piłki nożnej w Świnoujściu. Przepraszam, ale to już jest. Zawodnicy dzwonią. Miałem wyłączyć. Problem, bo nie umiem wyłączyć. Tak. Może zacznę od przygotowań. Rozpoczęliśmy przygotowania na początku lipca. Zboczyliśmy dość mocno zespół z zamiarem odbudowania piłki w Świnoujściu. Są ku temu sprzyjające warunki, bo dzięki panu prezydentowi, Radzie Miasta, kibicom, wszyscy chcieliby, żebyśmy tą piłkę odbudowali. Jest takie zapotrzebowanie. Mamy przecież przepiękny obiekt, który w tej chwili stoi biedny. Już zaczynamy na nim grać mecze ligowe. Już graliśmy sparingi i myślę, że wspólnymi siłami odbudujemy ten zespół. Wrócimy przynajmniej w tym roku do czwartej ligi. Za rok mamy takie zamiary awansować do trzeciej ligi. Nie ukrywam, że zespół został wzmocniony dość poważnie, bo wrócił nasz kapitan Marek Niewiada, wrócił Stasiak, także że sprowadziliśmy kilku młodych, obiecujących zawodników, a poza tym nasi młodzi chłopcy typu Harkot, typu Boken, bramkarz, dorastają i są to już wartościowi zawodnicy. Także że bardzo się cieszę, że wspólnymi siłami z prezydentem, z państwem zrobimy i tą piłkę w Świnoujściu odbudujemy. Może więcej o przygotowaniach, by powiedział pan trener. Rozegraliśmy sparingi z czwartoligowymi zespołami, które napawają optymizmem, bo wygraliśmy z Kamieniem Pomorskim 4-1, zremisowaliśmy z Minetą Wolin. Ostatni sparing graliśmy z drużyną złożoną z chłopców 18-letnich. Jest to drużyna, która awansowała do Centralnej Ligi Juniorów. Także mówię, te przygotowania są na optymalnym poziomie. Mam tu na myśli zarówno frekwencję, jak i bazę i organizację, którą klub nam tutaj stwarza. Jest tu duży ukłon w stosunku do pana prezesa, który dba o te szczegóły, a wiadomo, że w piłce, w sporcie te szczegóły są bardzo istotne. Wspomniał pan prezes już tutaj o wzmocnieniach. Są to nie tylko uzupełnienia, ale są to wyraźne, że tak powiem, oznaki dla pozostałych, że poziom sportowy musi iść znacznie, znacznie wyżej. Mamy ambitne plany i nie ukrywam, że musimy po prostu z takim akcentem, musimy podnieść tą jakość drużyny i awansować w tym roku do czwartej ligi, w tym sezonie rozgrywkowym. Zespół, mówię, znacznie poprawił, mówię tutaj, frekwencję, bo wiadomo, że składa się z amatorów, którzy pracują, ale zawodnicy no, znacznie, że tak powiem, tutaj bardziej profesjonalnie podchodzą do swoich obowiązków. Mam tu na myśli okres, kiedy ja przychodziłem do floty w styczniu. Naprawdę tragedia w trzech aktach. Po prostu zespół, który w ogóle nie trenował na treningach, pojawiał się po 5-6 zawodników. Był to bardzo trudny okres, ale ten okres mamy już za sobą i mówię,
startujemy z jakiejś innej już płaszczyzny, z całkiem, całkiem innym, że tak powiem, tutaj umotywowaniem. I myślę, że ten zespół, tak jak mówię, no, będzie starał się w każdym meczu wychodzić po 3 punkty, a wygrywając mecze, tabela zawsze układa się pod tych, którzy wygrywają. Była wizytówka na arenie ogólnopolskiej. Stało się, co się stało. Miasto ciągle było slotą, nadal jest slotą. Jak dalej będą się nasze związki układały, o tym powie pan prezydent Jaróżnikiewicz. Proszę państwa, pozwolę sobie zaproponować panu prezesowi, abyśmy się właśnie dzisiaj tu spotkali w przededniu rozpoczęcia nowego sezonu, nowej rundy jesiennej, nowego sezonu piłkarskiego z flotą grającą w lidze okręgowej, czyli piątej lidze, bo tak to należy czytać. Myślę, że ambicją nie tylko zarządu, ale również świnoujskiego samorządu, ale również mieszkańców Świnoujścia jest to, aby flota grała w wyższych ligach, żeby grała z zespołami, które reprezentują wyższy poziom, żeby flota reprezentowała wyższy poziom, jak to ma miejsce obecnie. Dzisiaj wielu mieszkańców Świnoujścia troszczy się i martwi się i bardzo chciałoby, aby flota może nie wróciła do tego stanu, który był kiedyś, bo przypomnę, były to złote lata floty, gdy graliśmy w pierwszej lidze, ale podstawy do tego, aby funkcjonować na tym poziomie, no były bardzo kruche i one doprowadziły do tego, że raptem z pierwszej ligi wylądowaliśmy na samym dnie. I tak po kolei, z roku na rok wychodzimy z tego, awansujemy, ale moje rozmowy dzisiaj z zarządem floty zmierzają do tego, aby zmobilizować zarząd do tego, aby flota wreszcie zafunkcjonowała na poziomie, w mojej ocenie, trzeciej ligi. To jest ten poziom, który samorząd jest w stanie udźwignąć, jeżeli chodzi o finansowanie. I myślę, że ambicje wielu kibiców byłyby spełnione, bo trzecia liga, przypomnę, to są drużyny z 3 województw. Województwo zachodniopomorskie, województwo Wielkopolska i województwo pomorskie, czyli Bydgoszcz, Poznań i Szczecin. To są już drużyny na dosyć wysokim poziomie, grające często wcześniej również w wyższych ligach. Ale to są również koszty, bo przecież wyjazdy do Poznania, do Leszna, do Bydgoszczy i do wielu innych miast położonych kilkaset kilometrów od Świnoujścia, to są znaczące koszty. Ale te koszty jesteśmy w stanie jako gmina udźwignąć. I zaproponowałem zarządowi pewien układ, takie porozumienie, nieformalne porozumienie, które ja na pewno wypełnię. Wszystko dzisiaj leży w gestiach zarządu i mówię, jak to mówią, w nogach piłkarzy. Jeżeli flota w tym najbliższym sezonie rozgrywkowym, czyli rundzie jesiennej i wiosennej, w przyszłym roku awansuje do kolejnej wyższej ligi, czyli do czwartej ligi, bo dzisiaj w piątej lidze gra z zespołami, których nazw państwo zapewne nie znacie, a miejscowości też dla wielu są bardzo obce, bo nie wiedzą, gdzie one są położone. I raptem Świnoujście jedzie do miejscowości, która liczy tam kilkuset mieszkańców i gra z nimi mecze i zdarzało się, że przegrywała. Chciałbym tego uniknąć. Chciałbym, aby flota grała, wygrywała, ale wygrywała z drużynami znacznie lepszymi. A żeby to się stało, to musi grać w trzeciej lidze na przykład, czy nawet w czwartej, gdzie też jest trudno. I dlatego zaproponowałem zarządowi takie porozumienie, które chciałbym rozpocząć od tego, że na ten sezon jeszcze,
na tą rundę jesienną, bo ta runda, która się rozpoczyna za kilka dni, to jest runda jesienna. Z budżetu miasta, konkretnie z mojej rezerwy, przeznaczę kwotę 70 tysięcy złotych dodatkowo, a przypomnę, że dzisiaj flota otrzymuje z budżetu miasta, kwotę, która zapisana jest w uchwale Rady Miasta, 210 tysięcy złotych. Na wniosek zarządu, bo taki wniosek do mnie wpłynął, przyznamy dodatkowo 70 tysięcy złotych. Żeby mogli tą rundę jesienną rozpocząć na takim poziomie, żeby gdy będą kończyć rundę wiosenną w roku przyszłym, awansowali do Ligi Czwartej, czyli zdobyli pierwsze lub drugie miejsce. Jeżeli awansują do Ligi Czwartej, to w przyszłym roku w budżecie miasta będę starał się, aby zapisać kwotę, która będzie o 50% wyższa jak to, co otrzymają dotychczas. Czyli mamy 280 tysięcy, czyli 50% to jest 140, i tak szybko licząc to jest 280 i 140, panie prezesie, to jest ile? 420 tysięcy złotych. I to będzie na początek, gdy flota będzie grała w czwartej lidze. I tak samo będzie, jeżeli po całej dwóch rundach awansuje do Ligi Trzeciej, będą to również wyższe środki, bo są niezbędne, bo nawet same wyjazdy, te odległości, które trzeba pokonać, i poziom gry drużyny wymagał będzie wyższych nakładów, ale nie będą to kwoty, które milionowe, które, na które nas po prostu nie stać. I myślę, że akceptacji mieszkańców również nie będzie. Można zadać sobie pytanie, co dalej? Co dalej, jak będziemy grali w trzeciej lidze i będzie dobrze? Każdy dalszy awans floty, bo tutaj pan prezes ma takie plany, będzie możliwy, jeżeli chodzi o finanse, w sytuacji, kiedy znajdzie się sponsor, którego będzie szukało miasto, ale również zarząd klubu sportowego Flota. Sponsor, który przejmie na siebie te dodatkowe obowiązki finansowe, które trzeba wyłożyć, aby drużyna grała na przykład w drugiej lidze. Mówię o drugiej lidze, nie mówię jeszcze o pierwszej. Bez takiego wsparcia finansowego, bez takiego sponsora strategicznego, który wyłoży duże pieniądze, nie ma szans, żebyśmy znowu powtarzali to, co mieliśmy kilka lat temu, z czym mieliśmy kilka lat temu do czynienia. Nie ma szans. Nie będzie takiej akceptacji. W związku z tym, ale dzisiaj mówimy o dwóch latach, czyli awans z piątej do czwartej i awans z czwartej do piątej. To są dwa lata. Do trzeciej, tak, do piątej. Nie będziemy spadali. To są dwa lata, które przed nami, które mam nadzieję doprowadzą do tego, że flota awansuje do trzeciej ligi. Będziemy grali naprawdę z drużynami ze Szczecina, ze Stargardu, z Koszalina, no może z Wolina, bo jak klub z Wolina będzie grał tak dobrze, jak rozpoczął rundę, no to będzie to przeciwnik nasz. Ale jeszcze niedawno, ja pamiętam, to jak chcieliśmy sparingi grać i dużo wygrać, to zapraszaliśmy drużyny z Wolina, z Zdroju, z Kamienia i wygrywaliśmy tyle, ile prezes ustalił. A dzisiaj jedziemy do nich i przegrywamy tak, jak tam prezes tamtych klubów ustalił. I żeby tego uniknąć, bo uważam, że nasze miasto jest na tyle duże, mające ambicje, mające również młodych piłkarzy, bo tutaj pan prezes powiedział o takich no, ikonach naszego klubu. No bo Marek Niewiada to jest człowiek, historia sportu, piłki nożnej w Świnoujściu. To, że poszedł do Winety Wolin swego czasu, no bo nie chciał grać w piątej czy szóstej lidze po prostu. I poszedł tam i zupełnie dobrze sobie radził.
dzisiaj wraca. Ale myślę, że i dobrze, i to będzie przykład dla młodzieży, która w klubie jest, żeby właśnie dać im przykład, uczyć, a potem może zostać trenerem i uczyć jeszcze młodszych. I taki Marek Niewiada, czy pan Skwara, czy Staniszewski, czy dzisiaj obrońca Michał, pan Stasiak. To są ludzie, którzy grali w pierwszej lidze, którym się jeszcze chce biegać po tym boisku. Bo to już jest bieganie, to nie jest zawodostwo, to są amatorzy. Ale po prostu chcą tą flotę podźwignąć z kolan, rzekłbym, i dać przykład młodzieży, jak należy postępować, jak należy trenować. I myślę, że z nich będzie ten dobry chleb. I dlatego podjąłem taką decyzję, bo jest to dzisiaj dobry moment i pan trener, który rozpoczął pracę w klubie, i atmosfera wokół piłki, mam nadzieję, się poprawi i doprowadzi to do tego, że na trybunach będzie nie 50 czy 100 kibiców, a znacznie więcej, że ten stadion będzie lepiej wykorzystany. To jest ta motywacja, którą mną kierowała, podejmując takie właśnie decyzje. Natomiast spodziewam się tutaj pytania co do historii, to mogę tylko odpowiedzieć jedno. Ja dokładnie wiem, bo ja byłem w samym środku tych wydarzeń, które miały miejsce kilka lat temu, gdy flota grała i kończyła swój byt w pierwszej lidze. I przyjdzie taki moment, już niedługo, kiedy będę Państwu mógł zaprezentować prawdziwą historię co do przyczyn tego, że flota przestała grać. Nie będę mówił wtedy zbyt wiele, przedstawię dokumenty, które Państwo sobie sami obejrzycie i sami wyciągniecie wnioski, co było przyczyną tego, że flota musi rozpoczynać od początku, mam nadzieję, tą dobrą drogę, o której dzisiaj mówimy, którą rozpoczynamy. To miałbym tyle, jeżeli są pytania, rozumiem, to spróbujemy na nie Państwo odpowiedzieć. Oświadczeń rozumiem, że zarząd klubu podejmuje rękawice, tak? No tak, no ja mówię, no klimat w tej chwili się stworzył w mieście taki. Ja spotykają mnie ludzie, przynajmniej około 100-150, nasi kibice, niemieccy, bo znają mnie też z zagranicy. I już czują ten klimat, widzą, przychodzą na mecze, widzą, ja im tłumaczę, mówię, że odbudujemy tą piłkę. Nawet wczoraj na meczu jeden z kibiców, to aż mu łzy poleciały. Ja mówię, jesteśmy razem, wszyscy, prezydent nas wspiera, zrobimy tą piłkę, doczekamy się jeszcze dobrej piłki w Świnoujściu. Tu pan prezydent powiedział, że ikona, ale ja też wymieniłem młodzież, jak Bochen, Harkot, Fabiszewski, w tym drużynie są młodzież, a ci ikony, oni zostaną u nas w klubie, już podjęli treningi z młodzieżą, także że to nie jest stracony czas. Skwara już ma swoją grupę, przepiękną grupę młodzieży, zaraz wejdzie Niewiada, zaraz na pewno i Staciak, także że Staniszewski. Także że to jest jakby wspólne. Ja się tylko cieszę, że to robimy, że ten stadion będzie żył, że mamy prezydenta takiego, że nam wspomaga panów, to wszystko. No, po to tu jesteśmy, żebyśmy tą piłkę zrobili. No. Ja już mam dosyć. Ja za moment będę 55 lat przy tej piłce, ale chciałbym na koniec... Kiedy pan zaczyna? Chciałbym na koniec, żebyśmy tą przynajmniej trzecią ligę prezydentowi miastu stworzyli dali. Dziękuję bardzo. Czy są pytania z Państwa strony? Pożyjemy, zobaczymy. Tak, ja mam pytanie do trenera. Po ubiegłym sezonie Henryk Police i drugie zespół Błękitny Stargard tak najbardziej nadawały ton tym rozgrywkom. To były takie drużyny, które miały sporą przewagę punktową. Które zespoły teraz wydają się najgroźniejsze? Czy to te, które deptały w klocie po piętach? Powiem szczerze tak, nie interesują mnie inne zespoły. Zawsze interesuje mnie mój zespół i w konfrontacji z przeciwnikiem
to my musimy te punkty wywalczyć, także absolutnie nie interesuje mnie, kto jest faworytem oprócz floty, czas pokaże. Jeżeli jeszcze jedną kwestię chciałbym tu poruszyć, bo zapewne zaraz się rozpocznie dyskusja, przynajmniej na niektórych forach. Chciałbym powiedzieć, że te środki, które zabezpieczyliśmy na sport i przeznaczane są dla innych zespołów, oczywiście każdy dostanie tyle, ile zostało to obiecane i zapisane. Tutaj nikt nie dostanie mniej. I dotyczy to tego roku i w planie budżetu na rok przyszły zamierzamy również uwzględnić potrzeby innych klubów w zależności od sukcesów, od ilości dzieci, młodzieży, które do tych klubów będą uczęszczały i tam będą rozwijały swoje talenty sportowe.